chyba nie będziemy budować kontenera jednak, bo tutaj mamy zdrowe ściany. Zapraszam do nas na salony. Nie ma w ogóle łazienki, bo łazienka jest osobno. Chcę ludziom budować domy, w których będą szczęśliwi. Strasznie mi się tu podoba na tej działce. Pomyślałem sobie, że go to po prostu zaciągnę. Ja mam wyczucie do ludzi. Jeszcze. Zobaczyłem działko od najgorszej strony. Temu panu bardzo wierzę. Potem może wam opowiem dlaczego. Mamy kolejny dzień. Przyjechałem na naszą działkę, żeby się spotkać z panem od kontenerów, bo umówiliśmy się, że on tu musi przyjechać, zobaczyć, czy tu w ogóle będzie można wjechać kontenerem i ukształtowanie terenu i tak dalej, więc pomyślałem sobie, że go to po prostu zaciągnę. Pan powiedział, że i to jest dla niego taka życiowa zmiana teraz, bo on wcześniej pracował wiele lat w Lizbonie i teraz wyprowadził się tutaj na wieś. To dopiero zaczyna ten biznes z kontenerami i na razie chce zdobyć doświadczenie i przede wszystkim chce ludziom budować domy, w których będą szczęśliwi. Jestem właśnie po spotkaniu. To jest przemiły człowiek. Taki naprawdę serdeczny. Ja mam wyczucie do ludzi i wiem, kto mi wali ściema, kto po prostu mówi coś z serca, więc temu panu bardzo wierzę. Potem może wam opowiem, dlaczego myślimy o tym, żeby ktoś nam wybudował kontener, a nie my sami, ale to za chwilę. Najpierw idę zobaczyć tą drugą część działki, której nie pokazała nam wcześniej agentka. To jest przedziwne, że ona nam po prostu pokazała niepełną działkę. Ostatnio wam pokazywałem tam domeczek i tutaj wjazd i mówiłem, że na tej trzcinie się kończy działka. Okazuje się, że nie. Że ta działka dochodzi do tamtych eukaliptusów i to wszystko jest jeszcze nasze. Idę teraz sprawdzić inwentarz. Co my tu mamy? Piękne drzewko, sosenka jakaś. Tu druga. Mamy swoje drzewo korkowe i to nie jedno. Tam jest drugie, trzecie, czwarte, cztery korki. Małe, ale są. Tu jest droga w ogóle. No nieźle. No i tu jest koniec tej działki. Dziubek. Tu są jakieś kable. No hit. Stąd widać te śmietniki, które tam są przy domu. Zobaczcie, jak daleko jest z jednego końca działki na drugi. Ha! Niesamowite. Boże, jakie to jest śliczne. Jestem pod ogromnym wrażeniem tej działki. No i tego lasku, który znaleźliśmy przez przypadek. Fajnie. Ciekawa sprawa tu jest w ogóle. Niesamowite. Po prostu las. Strasznie mi się tu podoba na tej działce. Po prostu i z tej strony, i z tej strony, i te drzewa. Wszystko jest piękne. Kurczę, no chciałbym tu mieszkać. Tutaj jest taki strumień. Ale raczej to zasypiemy. Jeśli Kasia zgodzi. Będzie elegancko, można wejść na działkę. Ciekawe, co za dziury. Coś tam żyje. Dobra, teraz mam dwa słowa, albo może 10. Powiem o tym, dlaczego w ogóle myślimy o tym, żeby zlecić budowę kontenera. Bo w Portugalii jest inne prawo niż w Polsce. W Portugalii nie można sobie wybudować samodzielnie domu. Nie ma tych dopów na zgłoszenie, ale nawet jeżeli ktoś ma plan budynku, to nadal nie może go sam wykonać, ponieważ musi to wykonać firma, która ma licencję na to, żeby podłączyć wodę, prąd, no i w ogóle wykonać strukturę budynku. Więc taka metoda gospodarcza w Portugalii niestety nie istnieje, no jest zabroniona. W sensie można byłoby to zrobić tak, żeby znaleźć jakąś ekipę budowlaną, która się podpisze tylko pod tym i weźmie pieniądze za to, że niby wybudowali ten dom. No ale to wydaje mi się, że działałoby w momencie, kiedy mieliby do czynienia z budowlańcem. Na przykład powiedzmy, żebym ja byłbym osobą doświadczoną w budowlance, już wybudowałem kilka domów i wiem po prostu, jak się to wszystko miesza i buduje. To bym sobie znalazł takiego budowlańca, on by tylko przyszedł parę razy na budowę i byśmy się po prostu dogadali, ja bym sobie to wszystko wybudował. Natomiast ja kompletnie nie mam pojęcia, jak się buduje dom. W związku z tym, że kupiliśmy tą działkę bardzo okazyjnie, bo za połowę naszego budżetu, to została nam druga połowa, czyli mniej więcej 40 parę tysięcy euro. I za te 45 tysięcy euro możemy zlecić budowę tych kontenerów. Oczywiście weźmiemy je w takiej podstawowej wersji, tak żeby oni przygotowali plan, dogadali się z urzędem miasta, z architektem, ze wszystkimi tymi podwykonawcami, którzy tam robią te instalacje, elektrykiem, hydraulikiem i tak dalej. To mówimy po prostu taką podstawową wersję, taką wersję deweloperską i już tam wymalować sobie w środku, to już to wymaluje. Z zewnątrz elewację prawdopodobnie też my zrobimy.
zrobimy. No więc, żeby tak przyspieszyć ten cały proces, zwłaszcza, że no my jesteśmy tutaj nowi, nie znamy języka, nie mamy znajomości i nawet nie wiem, gdzie mielibyśmy iść, żeby załatwić pozwolenie na budowę, to dlatego rozważamy zakup gotowego już domu z kontenera, bo te wszystkie formalności po prostu będą załatwione i za te formalności zapłacimy trochę hajsu, no i będziemy mieć to wszystko gotowe. Później już będziemy sobie przycinać drzewka i sadzić jabłonie i zbierać oliwki. Teraz poprosiłem go o to, żeby nam przygotował wycenę i na podstawie tej wyceny będziemy myśleć, co dalej. Jadę do domu. Zatrzymałem się w Pingodos, to jest taka sieć supermarketów, która ma też restaurację i tu można naprawdę za 2 euro zjeść obiad, z deserem za 3. I dostałem SMS-a od Pauliny, naszej prawniczki, z informacją, że ten skrawek terenu, o którym już tyle razy mówiłem w poprzednim odcinku i w tym odcinku, jednak przynależy do działki i jest to główny wjazd na posesję. Dostała informację z Urzędu Miasta, więc jeden dzień nam zabierają, drugi dzień nam oddają. Teraz tylko zastanawiam się, czy jeżeli oddali tam ten kawałek u góry, ten trójkącik, to czy zabrali nam ten las, którym przed chwileczką mi się tak podniecałem. Więc tego się jeszcze nie dowiemy. Czekam właśnie na więcej informacji, ale tyle się dowiedziałem w międzyczasie, że jednak mamy wjazd na posesję od góry. I ten domek, który już pożegnałem się z nim, ten malutki domeczek też jest wliczony w działkę. Więc to będzie nasz domek gościnny. A renowacją tego małego domku zajmę się osobiście. Samo są oczywiście Kaśki, więc... Świetnie. Czekam na informację od Pauliny, czy jest zgoda na podpisanie umowy, bo jeszcze dwa certyfikaty musimy sprawdzić. Jakiś certyfikat RAN i REN, to są tereny ekologiczne i tereny rolnicze. Czy tam po prostu można budować i tak dalej. Raczej można, ale zanim podpiszemy, to chcemy mieć po prostu wszystko pewne. Jadę. Dzwoniła właśnie pani Paulina. Super, dobra. A mam takie, nie wiem czy widziałaś, przed chwileczką napisałem tam do tej agentki takiego maila. Wczoraj napisała, że ten kawałeczek ziemi jednak jest, ale na tej mapie on, no, to co widzieliśmy, no nie jest. I zastanawiam się, czy to jest tak, że, bo słyszałem już o takich przypadkach w Portugalii, że ktoś kupił ziemię, okazało się, że no nie było tam, gdzie kupił, tak że tak powiem, ta działka. I zastanawiam się, czy czasem nie zachęci do tego, żeby geodetę wyznaczyli. Oni muszą dostarczyć dokument wyrysu działki, nie taki, co ona tylko zaznaczyła na tej mapce, tylko dokument wyrysu działki, taki właśnie, tak jak w Polsce się dostaje, konkretnego terenu, tak, także coś takiego jest wymagane do podpisania tej umowy już docelowej. Aha, czyli to nie będzie na podstawie tego zdjęcia. Z tej informacji, którą ja dostałam właśnie w Urzędzie Miasta, tam podając tą lokalizację i tak dalej, gdzie tam się znajduje, że tam jest właśnie ta wyspa dla śmieci została zrobiona specjalnie z boku, bo z tej strony jest wjazd na posesję, na tą działkę. No to dobra, no to mamy w takim razie... No to nie wiem, jak myślisz, czy podpisywać? Dobra. I niech przygotowuje już w takim razie te dokumenty i niech umawia nas na podpisanie. Dobrze. Super, cieszę się bardzo. Super. Więc kupujemy. Czekamy teraz tylko na umówienie terminu, no i pojedziemy podpisać. Moi drodzy, jest tutaj z nami Karol. Karol, który jest inżynierem budowlanym? Budownictwa. No i zaprosiliśmy go tutaj, żeby nam doradził, rzucił profesjonalnym okiem na tą naszą działkę, bo Karol zobaczył, jak ja mówię na tematy budowlane i widział, że ja to nie za bardzo się na tym znam. Poprosił, żebym przyjechał z łopatą, no i przekopał nam tutaj działkę i twardy. On raczej nie będzie zjeżdżać. No, to dobrze. Więc jeżeli teraz jest wilgotno, to masz szansę, że w lato będzie w miarę, to ta rawa jakoś jeszcze się ustanie. Że nie wyschnie całkowicie tak jak w Algarve. Także jak ty mówisz tym drenażem, to też to ja bym tego nie robił. Pogodził się z tym, że w porze deszczowej trzeba w koloszach chodzić. Tak. Ale przynajmniej w lato będziesz miał namiastki trawy. No widzisz. Bo to jest normalnie taka ziemia, która trzyma tą ziemię. To jest właśnie oryginalna ziemia. To jest oryginalna ziemia. A nie ta gmina, nie? No i tutaj jakbyś miała jakaś coś sadzić, to myślę, że tu na tej dolnej części. No, tak. Ale nawet jak tą ziemię do góry weźmiesz, no, to nawet też będzie trzymać wilgoć. To jest oryginalna ziemia. Jak ona fajnie się lekko kopie, nie? Ale tu dużo tej wody jest. Jak jest to nie było tyle. Nie, ale nie. Tydzień temu tyle. To musimy wyczyścić w takim razie. Dlaczego to wyczyścić? Nie?
To jest listy krzaków? Ale to jest Portugalia, tutaj trzeba, to jest ludzie, ktoś się żyje po to, żeby życia, nie kosić trawy co sobotę. Jeszcze nie przełożyłem na ten portugalski tryb. Tak, tak, bo olewania kościół, kościół co sobotę, jak wszyscy Polacy. Ale zresztą w lato nie będzie to kościół, bo to wszystko wyschnie, nie? No, no, no. Jest tu studnia. To by było, patrzcie, jakie to jest. Co by się inwestor do studii nie wpadł? Wow! Panie, jeszcze. Ile? Jeszcze, jeszcze. Jeszcze, nie dosięgłem dna. Za 50 może za 3 metry być. Nie dosięgłem dna. Jakieś tam czucie roślinki, że już są na dole. Także wszystkim, którzy zaczynają takie plany, pytajcie się znajomych, ale znajomych dobrych, którzy mają pojęcie o tym coś, że to wam mogę polecić, żeby sprawdzić, przekopać parę miejsc na działce, które się kupuje, żeby wiedzieć, co jest pod nią. I tutaj jest po przekopaniu tylu dziur, jak myślisz? Jestem pozytywnie zaskoczony. No to... Myślałem, że będą jakieś śmieci, nasypy, nie wiadomo co, ale super, działka, w której się sam zakochałem już powoli. Mamy dobrą glinę, mamy wodę w ziemi. W tych portugalskich domach nie ma w ogóle rynien. Nie, i właśnie woda tu spływała, woda szła, i szła dalej, nie? I dlatego mają tego grzyba, bo nie mają rynien, nie? Tak. Ale nie jest źle. Myślę, żeby to było, żeby to skuli. Zapraszam do nas na salony, do Casa Verde, Zielony Dom. No i pokoje tylko, nie? Nie ma w ogóle łazienki, bo łazienka jest osobno. Aha, bo to wcześniej budowali zewnątrz. Tak, wcześniej budowali. Ale ja bym się porwał sam chyba zrobić dach i samemu to jakoś ogarnąć. To jest dużo pracy. Dla jednej osoby, no to jest nawet dla was dwójka, by to było codzienna robota przez 2 lata. Jeżeli macie finanse, no to lepiej zburzyć i mieć nowe, nie? Ale no, to nie jest w tragicznym stanie. Remont starego domu kosztuje dużo dłubania, skrobania, trzeba się tym bawić, suszyć. Także wszystko jest do ratowania, nie? Jeżeli się samemu chce to robić, to można zrobić. Jedyny minus tutaj tego domu jest to, co mnie odraża, do remontowania go samemu dach. Dachu samemu nie zrobisz. Ale jeżeli dach jest już do wymiany, to ten koszt jest taki duży, że to się nie opłaca. Dach jest jednak kluczowym elementem. No i długo tego dachu tu nie ma chyba. Także te ściany są mokre, to no. Rok minimum musiałby stać, żeby to schło. Hmm. A, no tak. Tu jest jeden minus taki, że przy wyburzeniu, żebyś chciał to robić, to musiałbyś się trochę nagimnastykować. To będziemy sobie tutaj siedzieć z Kasią i wyrywać po kolei. No będziecie mieli drzewo na ognisko. Tak, tak, tą podłogę wysuszymy i będzie do palenia. Żeby w ogóle zacząć, to ja bym tą ziemię całą ściągnął tutaj bardziej tam. No. Cały tutaj wjazd ściągnął koparką, tak 20 cm. I dopiero wtedy ten gruz cały rozwalicie, ładować w tą drogę tutaj. Spaghetti nie ma. Zdrowy jest. Chyba nie będziemy budować kontenera jednak, bo tutaj mamy zdrowe ściany. Teraz już mamy potwierdzone, że tak powiem, że to jest dobre miejsce. Zwłaszcza, że Karol zmienił zdanie. Na początku jak tutaj przyjechał, myślał, że to nie jest, że się wkopaliśmy i lepsza była inna działka, która ci się bardziej podobała. Tak, zaraz przy morzu, jedna z innych. Ta przy morzu, ta wąska. Zobaczyłem działkę od najgorszej strony, a nie widziałem jej plusów, także... A plusem jest też widok piękny i cisza, spokój. I cisza i brak innych zabudowań. To dziękuję ci bardzo za porady. Jesteśmy już na drugi dzień po wizycie Karola na naszej działce. Dużo myślałem wczoraj wieczorem o tym, co Karol powiedział przez całe te kilka godzin wizyty na działce, sprawdzania gruntu, sprawdzania fundamentów i jestem bardzo zadowolony z tego, że zdecydowaliśmy się na zakup tej działki, ponieważ Karola słowa tylko potwierdziły to, że mieliśmy rację, mieliśmy dobre przeczucie, bo zarówno gleba jest bardzo dobra, ukształtowanie jest całkiem spoko, fundamenty tego budynku są w obiecującym stanie, ściany są zgnite, ale do wysuszenia. On powiedział, że on by to ogarnął, ponieważ jest budowlańcem, natomiast no nam z uwagi na to, że się na tym nie znamy i musielibyśmy korzystać z usług firm budowlanych, to powiedział, że raczej byśmy popłynęli finansowo, więc odradza nam suszenie tego i robienie tego na własną rękę, ale zachować fundamenty można, więc plan będzie taki, że prawdopodobnie zburzymy te ściany, zostawimy fundamenty i na tych fundamentach powstanie dom z kontenera albo jakiś inny modułowy. To jeszcze się wszystko wyjaśni w najbliższych tygodniach albo miesiącach. Na razie zbieramy oferty i czytamy w internecie, jak to wszystko wygląda. Wizyta Karola uświadomiła nam też, że wielu z was nie wie o tym, że wydaliśmy książki. Karol był przekonany, że wydaliśmy z naszych podróży tylko książkę o Maroku, taki poradnik, przewodnik wyprawy do Maroka, bo to jest nasza najświeższa książka, natomiast na przestrzeni tych ostatnich kilku lat wydaliśmy więcej tych książek i Karol na przykład nie wiedział nic o książce Droga. Droga to jest książka, która jest zapisem naszej podróży po Europie, podróży campervanej, podróży, w której się spełniły nasze marzenia. Tutaj jest opisanych bardzo wiele krajów. Tutaj jest opisana podróż po Polsce, Bieszczady. Beskid Niski.
Mazury. Ziemia lubuska. Jest opisana też podróż przez Bałkany. Mamy tutaj Serbię. Bośnię i Hercegowinę. Albanię. Jest też opisana ze szczegółami nasza podróż promem z Albanii do Włoch i później odkrywanie Włoch, Neapolu. Jesteśmy w Neapolu! Jest tutaj pokazana nawet zdjęcie i opisana najsłynniejsza pizzeria, w której Julia Roberts jadła, kręcąc film Módl się i kochaj. Poza tym w tej książce, co jest bardzo ważne, jest też rozdział poświęcony Camino de Santiago. I wszyscy z was wiedzą, bo nie wszyscy z was są z nami tak długo, ale kilka lat temu, bodajże w 2019 albo 20, już nie pamiętam, wybraliśmy się z Kasią na pieszą pielgrzymkę, wędrówkę szlakiem świętego Jakuba z Porto do Camino de Santiago. To jest takie wyjątkowe miejsce, taki wyjątkowy szlak, podczas którego może się zmienić komuś życie. I tak się zmieniło Kasi kiedyś, jak tam poszła wiele lat wcześniej. I tam też jest opisane całe te nasze perypetie, cała ta droga. Więc jeżeli ktoś z was chciałby poczytać sobie taką książkę i jednocześnie wesprzeć nas, żebyśmy mieli pieniądze na życie, bo żyjemy ze sprzedaży tych książek, to serdecznie was zachęcam do zakupu. Teraz jest bardzo dobry czas na zakupy, ponieważ kupując książkę droga, książkę papierową, otrzymacie od razu bezpłatnie e-booka i audiobooka. Będziecie mogli przeczytać sobie tą książkę w papierze, na telefonie, na czytniku albo posłuchać profesjonalnie nagranego audiobooka w samochodzie, na słuchawkach, podczas biegania, podczas spaceru, podczas wędrówek. Więc jest opcja to dla każdego, kto lubi papier, kto lubi elektroniczne, kto lubi do słuchania. Więc taką książkę droga można nabyć w naszym sklepie pod adresem vanlifepolska.pl. To tyle, jeżeli chodzi o książkę droga. Tam też jest więcej książek w naszym sklepie, ale dzisiaj wam wszystkich nie będę opowiadał. Natomiast no, byłem zdziwiony, naprawdę byłem zdziwiony, że ktoś na tym kanale jest, kto nie wie, że mamy książki i mamy na przykład książkę droga. Dzień dobry. Jedziemy właśnie podpisać umowę. Dzisiaj się wyperfumowałem specjalnie z tej okazji, ponieważ dzisiaj mamy zamiar wydać 55 tysięcy euro. Więc dzisiaj na bogato. Dzisiaj bogate zakupy. Wyjeżdżamy z tego parkingu jako bezdomni, a wrócimy jako ludzie z ziemią w Portugalii. Spełnia się dzisiaj nasze marzenie. 10 lat marzyliśmy. Nie mogłem spać całą noc. Wyobrażałem, co my tam zrobimy na tej działce. O, piesek zrobił kubkę. Jedziemy. Zatrzymaliśmy się po drodze jeszcze u dentysty. Kasia miała jeszcze dzisiaj umówioną wizytę, więc przed podpisaniem umowy ona poszła załatwić sprawy z zębami. A ja w tym czasie pomyślałem, że kupię Kasi bukiet. I dzisiejszy dzień spędzimy inaczej niż zazwyczaj. My od kilku lat już nie pijemy alkoholu, więc dzisiaj nie będzie szampana z okazji podpisania umowy, ale pomyślałem sobie, że będziemy to świętować w inny sposób. Pójdziemy na jakiś dobry obiad, Kasia dostanie bukiet i jeszcze mam dla niej jeden prezent. Kasia bardzo lubi oglądać ptaki, więc kupiłem jej taką fajną lornetkę i będzie mogła sobie z naszej nowej, na naszej nowej działce i w okolicach podglądać ptactwo, które żyje w tamtych okolicach. Korzystając z tej okazji, że Kasi nie ma, to pomyślałem, że wam powiem, dlaczego my w ogóle kupujemy tą działkę, bo cały czas pojawiają się pytania, po co my kupujemy działkę, po co my kupujemy ruinę w Portugalii, więc teraz wam to powiem. A najpierw się rozbiorę, bo jest mi ciepło. Ostatnio dużo słucham i oglądam filmików motywacyjnych i rozwojowych i trafiłem znowu na filmiki Jacka Welkiewicza. To jest taki mówca motywacyjny, który dosyć znany jest nawet w naszym środowisku kamperowym, ponieważ to jest ten gość od kampera. To jest ten gość, który występował na TEDzie i on dzielił się historią spełnienia swojego marzenia o kamperze. Zawsze marzyłem o tym, jak jeździłem na kempingi za granicę, żeby nie mieć małego namiotu,
Tylko żeby tak jak Niemcy mieć porządną przyczepę, kampera. No i w pewnym już momencie swojego życia doszedł do takich pieniędzy, że stać go było, żeby kupić kampera, wybrał 4-letni samochód, wpłacił zaliczkę, wrócił do domu, dopadło go przygnębienie i smutek. No i żona się zapytała, co się dzieje z nim, że czemu zamiast się cieszyć, to on jest taki przygnębiony. On sobie powiedział, że tak logicznie rzecz biorąc, to nie opłaca się w ogóle tego kampera kupować, no bo to jest 100 tysięcy złotych za samochód, który przez 11 miesięcy w roku będzie stał na parkingu pod domem, będzie zajmował miejsce i koszty utrzymania tego samochodu razem ubezpieczeniami to jest tam jest 5 tysięcy złotych. No i to się nie opłaca w ogóle kupować takiego kampera tylko po to, żeby na miesiąc z nim pojechać do Chorwacji. No ale żona popatrzyła na niego, wysłuchała tej jego historii i mu powiedziała, że ma wpłacić pozostałe te 90% czy 90 tysięcy złotych na tego kampera, ma go kupić i ma się przekonać, czy to jest dla niego i przede wszystkim ma spełnić swoje marzenie, bo on o tym kamperze marzył od wielu lat, najwyżej go sprzeda w przyszłości, jeżeli będzie z niego niezadowolony. I on tam w tym filmiku powiedział, że w życiu są rzeczy, które warto i które się opłaca. I nie zawsze opłaca się rzeczy, które warto. I ja po prostu się bardzo podpisuję pod tym twierdzeniem, bo z perspektywy osób, które mieszkają w Polsce i które się znają na budowlance, no nie opłaca się po prostu kupować ruiny w Portugalii. Za te same pieniądze moglibyśmy kupić piękny dom w Polsce, na Mazurach, albo gdzieś na Lubelszczyźnie, czy Lubuskim. Piękną działkę, albo pięknego wielkiego kampera. No jest mnóstwo rzeczy, które bardziej by się opłacało niż kupowanie starej ruiny w Portugalii, ale to jest nasze marzenie. My o tym marzymy od 10 lat i teraz możemy to marzenie zrealizować. Teraz mamy pieniądze, mamy możliwości, żeby kupić tą działkę. Dlatego też naszym zdaniem warto kupić tą działkę, pomimo tego, że się nie opłaca i to nie jest biznes życia i na tym raczej nie zrobimy hajsu. Wydaje mi się, że nawet popłyniemy, ale przynajmniej się przekonamy, jak to jest posiadać własną działkę w Portugalii i za rok, za dwa lata będziemy wiedzieć, czy to jest dla nas, czy to nie jest dla nas. Żyjemy na świecie po to, żeby spełniać własne marzenia. Po to wstaję rano z łóżka, po to jedę do pracy, po to kręcę te vlogi, po to to wszystko robię, żeby mieć pieniądze na spełnianie swoich marzeń, żeby móc kupić kwiatki, kupić lornetkę, kupić działkę w Portugalii. No i jak, udało ci zrobić zęba? Nie udało mi się. Czemu? Nie wiem. Kasiu, co to jest? Dzisiaj się spełnia twoje marzenie. O bukiecie. Pomyślałem sobie, że dzisiaj oświętujemy, rozpoczyna się nowy etap naszego życia, więc będziesz mogła podglądać ptaszki na działce. Jak się czujesz? Niestabilna emocjonalnie. Co się stało? Wkurzył cię dentysta? Bardzo. Myślę, że olejemy go już w takim razie. Nie muszę dokończyć tego zęba. I myślę, że już zostawimy go. Dobra, jedziemy podpisywać umowę. Bon dia. Bon dia. Looking to sign the contract with Giselle. Lucas and Catalina. Hello, hi. How are you? I'm fine, how are you? Oh, it's so nice. It's very nice here. Yeah. Hello. 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 Hi. Hi. Hello. Good day. Hello. Hello. You want a coffee? Yes, please. This is CPCB. It's not the same. It's the genro. Ela está a dizer que este senhor não é o número, a vendedora, mas é o genro. It's the husband of the. Amante. Amante? É. Is. Não! Daughter? Yes. It's the husband of the daughter. Yeah, Iban. It's a diamond. Diamond, the diamond. Oh. After we sold a very expensive house. Ale to wesoło. Can you ask the owner like, if she has any pictures from the past? Płaciliśmy właśnie zaliczkę, 5500 euro poszło zaliczki do właścicielki, bezpośrednio na konto albo do jej kochanka. CPCV and sign note. Muito obrigado. Nada. Você faz
Super, thank you very much. Mamy dom kupiony. Thank you. Obrigado. Nada, parabéns. Bem-vindos a Portugal. Obrigado. Obrigado. No jak się czujesz? Super, super, jestem speechless, bez słów, odjęło mi mowę. O, dużo Kasia, emocji. Spełniliśmy sobie nasze marzenie. I jeszcze nie koniec tego vloga. Teraz właśnie sobie siedzimy z Kasią na kawce i przypomniało mi się, że my wam nie powiedzieliśmy, ile zapłaciliśmy w ogóle za tą działkę. Kasia, chciałabyś powiedzieć, ile zapłaciliśmy za działkę? Wspomniałeś o tym, ale mogę jeszcze raz to powiedzieć. Zapłacimy 55 tysięcy euro. Co w przeliczeniu na złotówki to jest 230 tysięcy złotych mniej więcej. To nam daje 31 zł za metr kwadratowy. Więc to jest chyba dobra brzmi cena. Brzmi rozsądnie. Dokładnie. Brzmi bardzo dobrze. Jesteśmy mega szczęśliwi, bo nie musimy wziąć kredytu, bo zostają nam pieniądze na rozpoczęcie tam życia, na życie w ogóle. Na łopatę, na grabki. Taczki, grabki. Nasiona. Super. Jesteśmy mega szczęśliwi. Dajcie nam znać, co myślicie, czy to jest dobra cena, czy w takich pieniądzach, za taki grunt, tam jest około 30 drzew. Jest studnia, woda. Przyłączenie do prądu. Przyłączenie do wody. Kanalizacja, wszystko jest tip-top. Działka zbrojona, fajna. Działka z fragmentem budowlanym. Tak, 270 metrów kwadratowych budowlanego terenu. Dobra. Trzymajcie się, widzimy się w pięknym słońcu tak. Za tydzień. Pozdrawiamy was bardzo serdecznie i dziękujemy, że towarzyszyliście nam podczas poszukiwań i mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej i będziecie obserwować, co będzie się tam dalej działo. My sami jesteśmy ciekawi. Bo to nie jest koniec, tylko początek tak naprawdę. To jest tak naprawdę dopiero początek. Początek przygody. Do zobaczenia. Pa.